Witam Państwa. Pewnie, że wezmę. To ja sobie usiądę. Tak samo jak Państwo. A może też będę łazić, ale na razie tak. Nie jestem tutaj z żadną prelekcją bardzo przygotowaną, ani też prezentacją. Chciałabym po prostu podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi obserwacjami i swoimi dążeniami do różnych, do spełniania swoich marzeń. Na pewno każdy z Was i każdy z Państwa ma w życiu jakąś drogę, jakieś marzenia, jakieś dążenia i coś, co chciałby spełnić. Ja też takie marzenie miałam od wczesnych lat dziecięcych, od małej dziewczynki postanowiłam zostać wokalistką i tak też realizuję swój plan bardzo dzielnie przez te wszystkie lata i bardzo konsekwentnie. Chciałabym podzielić się różnymi obserwacjami, które mam ze świata artystycznego, ze świata prowadzenia różnych artystów, ponieważ zajmuję się też trenowaniem głosu. Najpierw krótko o mojej historii, dlaczego w ogóle się zajęłam tą odnogą śpiewania i w ogóle traktowania głosu. A mianowicie historia była taka, że będąc dziewczyną nastoletnią, trafiłam tak jak większość takich dziewczyn nastoletnich na różne kursy i do różnych szkół i nie byłam zadowolona z tego, jak byłam poprowadzona technicznie. Po prostu byłam źle nauczona wykorzystywania swojego instrumentu. A im bardziej w las szły moje doświadczenia zawodowe, im bardziej i częściej stawałam na scenie, tym bardziej czułam, że mój instrument, mój głos po prostu nie działa. Zaczęłam szukać ratunku w przeróżnych technikach wokalnych, u przeróżnych nauczycieli w Polsce, w Niemczech, w Hiszpanii, gdzie mieszkałam. Natomiast to wszystko nie dawało takiego rezultatu, jak bym chciała. Tak trafiłam na technikę, którą teraz zajmuję się na co dzień i w ten sposób trochę uratowałam swój głos. Jak miałam w ręku swój pierwszy kontrakt płytowy z wytwórnią, nie mogłam go nagrać po prostu. Mój głos nie działał, nie byłam w stanie zrealizować jakby tego, co było w pewnym momencie moim marzeniem. W związku z tym wyjechałam do Stanów, w ten sposób zaczęłam się szkolić, zaczęłam się uczyć rzeczy, które no tak jak się gdzieś myśli o Stanach, czy o tym, w jaki sposób ludzie śpiewają za oceanem, no jest to na bardzo wysokim poziomie, prawda? Więc zawsze to było takie moje pytanie, jak to jest możliwe, że tam tak się śpiewa, a tu się tak nie śpiewa. No jest to oczywiście kwestia jakiegoś systemu edukacji i o tym też będę chciała dzisiaj o to też zahaczyć. Natomiast dużym znaczeniem tutaj ma właśnie i podejście do ucznia i podejście już specyficznie do tej tematyki wokalnej i tego, w jaki sposób w ogóle instrument, czyli nasz głos jest i może być szkolony i może być rozwijany. Ja rozwinęłam ten swój głos na tyle, na ile mogłam i cały czas to robię. I tutaj prowadząc w Warszawie studio wokalne, ale ucząc też bardzo dużo za granicą i prowadząc różne warsztaty i szkolenia, obserwuję taką pewną prawidłowość. Ona dotyczy tych rzeczy absolutnie technicznych, czyli w ogóle tego, w jaki sposób na przykład dzieci uczone są muzyki, są uczone korzystania ze swojego głosu i w naszym tutaj obszarze kulturowym to uciszanie dzieci, ciągle sprowadzanie ich do parteru, taki mit, że dziecko powinno mieć talent, a ty dziecko masz talent, a ty dziecko nie masz talentu, tak naprawdę może czasami położyć krzyżyk na drodze jakiegoś człowieka, który ten talent tak naprawdę ma, a przez taką panią z chóru albo panią nauczycielkę może zostać na zawsze odsunięty z tej drogi. I wierzcie mi Państwo albo nie, ale trafia do mnie bardzo dużo ludzi w takim wieku, jak tutaj sobie siedzimy, czyli ludzi dorosłych, którzy mówią dosyć traumatycznych doświadczeniach właśnie z takimi paniami z chóru.
I mnie to za każdym razem dziwi, że właśnie w takiej dorosłej osobie, która już tam gdzieś sobie różne rzeczy przerobiła, ta pani z chóru tam cały czas siedzi, dlatego że ta pani z chóru jest metaforą właśnie takiego niespełnionego marzenia. I bardzo dużo ludzi może nie będzie wokalistami zawodowymi, może nie będzie aktorami zawodowymi, ale tak naprawdę głos jest trochę takim refleksem naszej duszy, jest takim odzwierciedleniem tego, co gdzieś w nas gra. Ludzie się wstydzą śpiewać, a wstydzą się śpiewać dlatego, że głos jest czymś tak intymnym i tak bardzo odsłania naszą duszę i tak bardzo jest czymś ekshibicjonistycznym i tak bardzo czasami właśnie trudno nam się odsłonić, dlatego czasami po kieliszeczku jest trochę łatwiej i tak naprawdę wtedy też wszyscy się zaczynają dyndać i ruszać i wtedy jest tak, że właśnie się uwalniają jakieś potencjały. No więc drodzy Państwo, krótko mówiąc, bardzo namawiam do tego, żebyście swoim dzieciom mówili, że głos jest po prostu czymś zupełnie naturalnym i nie dawali się tym paniom z chóru przysłowiowym, dlatego że jest tak, że każdego można nauczyć śpiewać, każdego można nauczyć ładnie, dobrze korzystać ze swojego głosu. Nie każdy ten talent ma i nie każdy ten talent ma tak duży, żeby móc powalać tłumy. Natomiast każdy człowiek jest w stanie fizjologicznie nauczyć się bardzo poprawnie korzystać ze swojego głosu. Natomiast drugą rzeczą, którą obserwuję wśród tych ludzi, z którymi pracuję i wśród grup, z którymi pracuję, to, że bardzo dużo ludzi ma też pewne przekonanie o tym, czym i kim jest artysta. Każdy z nas jest artystą na swój sposób i każdy z nas w swoim życiu codziennym, nawet jak gotuje obiad po raz 50 w tygodniu, to też tym artystą jest. Natomiast jeśli chodzi o te zawody artystyczne i to, w jaki sposób w ogóle szkoli się czy aktorów, czy wokalistów, czy speakerów radiowych, czy reżyserów, jest taki mit o tym, że artysta powinien być bardzo na przykład rozproszony, na przykład bardzo taki zwariowany, szalony, powinien mieć różne ciężkie doświadczenia w życiu, wtedy będzie tworzył. Jak artysta jest smutny, to wtedy tworzy mu się najlepiej. Może to nawet i prawda, ale tak naprawdę artysta to też jest zawód i to też jest pewna profesja, której trzeba się nauczyć. I myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby tak jak w każdym innym zawodzie, w tych zawodach artystycznych mieć bardzo dużo takiej wewnętrznej dyscypliny, dobrej organizacji czasu, dobrego ustawienia sobie priorytetów, podzielenia tych priorytetów i tak jak w każdym innym zawodzie, te zawody artystyczne też wymagają po prostu bardzo konkretnego warsztatu. Z jednej strony jest tak, że właśnie moje studio i ta moja działalność jest właśnie po to, żeby dać taki warsztat techniczny, ale też tutaj dzielę się po prostu z Państwem różnymi obserwacjami. Nie wiem, ilu z Was ma jakieś artystyczne ciągoty albo po prostu wykorzysta to, co ja tutaj sobie gadam do tego, żeby po prostu skorzystać do jakichś swoich różnych celów. Natomiast przez to, że uważa się, że artyści powinni być taką osobą lekko zwariowaną i rozproszoną, to bardzo często sam ten artysta, czy ten początkujący artysta, czy po prostu jakaś osoba, która gdzieś tam w te kierunki ciągnie, sama sobie trochę nie umie odpowiedzieć na różne pytania i to ustawienie sobie czasu, priorytetów, dyscypliny, no na przykład w moim życiu było bardzo ważne. Ja bardzo dużo podróżuję, bardzo dużo zmieniam walizki, tylko wychodzę z różnymi kolorami sukienek z mieszkania. Natomiast to, że właśnie jest taka, jest cały czas taka jasność priorytetów, dobra organizacja czasu na odpoczynek, dobra organizacja czasu na właśnie codzienne ćwiczenie,
jest bardzo znacząca. I teraz to codzienne ćwiczenie. To jest coś takiego, co też spotykam jako pewną przeciwność losu w życiu artystów, że też uważa się, że właśnie ty masz talent, a ty nie masz talentu, a nikt nie pamięta o tym, że to jest po prostu ciężki warsztat, który jest za tym wszystkim. Codzienne ćwiczenie powoduje, że może to jest tak, że jak do nas ta okazja przyjdzie, to będziemy po prostu na nią gotowi. To o to chodzi, żeby codziennym ćwiczeniem doprowadzić swoje ciało, swój umysł, swoją wrażliwość do takiego stanu, kiedy po prostu będziemy mogli w każdej sytuacji, która przed nami wyrasta, po prostu jej sprostać. No i tak, wszystko przychodzi w swoim czasie, to prawda, ale też właśnie dlatego, że czasami do pewnych sytuacji nie jesteśmy gotowi. Zgadzacie się ze mną? Ja myślę, że każdy to czuje i każdy to wie i to jest dosyć oczywiste, co mówię, no ale myślę, że to jest nadal bardzo prawdziwe i dlatego to mówię. Jest takie zadanie, które czasami mówię innym osobom, a czasami sama sobie je robię. Mianowicie, co bym robiła, gdybym miała bardzo dużo kasy, gdybym miała po prostu pieniądze takie, żeby zagwarantować sobie byt do końca życia, to co bym robiła? No ja akurat robiłabym dokładnie to samo, co robię. Dokładnie. Tak samo dużo bym uczyła, myślę, że tak samo intensywnie bym pracowała, tak samo bym koncertowała, jak koncertuję i robiła nowe płyty, jak robię. I czy na przykład zastanawialiście się nad tym, jak wy byście rozwiązali taki quiz? Jest jeszcze jedno fajne ćwiczenie. Jakie 5 różnych zajęć moglibyście sobie wybrać poza czasem pracy do tego, żeby rozwijać swoje pasje? Czyli w którą stronę, jeżeli mamy jakiś zawód, jakie byście wybrali 5 różnych zajęć, 5 różnych hobby, które mogłyby was zaspokoić, rozwinąć, poruszyć? I tak sobie myślałam, że może kogoś poproszę, żeby to powiedział. Ale trochę duża grupa, żeby robić teraz burzę mózgów. Więc myślę, że po prostu stawiam takie pytanie, jeżeli ktoś sobie będzie chciał odpowiedzieć na nie potem, to jest takie fajne sprawdzenie, czego nam jeszcze w życiu brakuje. Mi na przykład ostatnio zabrakło tańca Bollywood, który jest czystą energią i szaleństwem takim właśnie. Więc sobie poszłam na takie zajęcia. W poniedziałki po południu można sobie pochodzić w Warszawie na takie zajęcia Bollywood. I to jest właśnie, to są takie malutkie flesze, które pomagają nam, flesze w sensie takie różne małe marzonka, które możemy sobie pospełniać. I teraz tak. Jeszcze dzisiaj chciałam powiedzieć o pewnych zagadnieniach dotyczących kreatywności i to też jest taki proces, który obserwuję wśród moich uczniów. Pewnie Państwo słyszeliście i na sali jest pewnie dużo specjalistów i może ja tu nie powinnam się na ten temat zupełnie mądrzyć. Powiem to po prostu swoimi słowami, a mianowicie wewnętrzny krytyk. Znacie takiego? Wszyscy? No tak jakoś tył sali mało kiwa głową. Może tam nie ma wewnętrznego krytyka? Jest. No pewnie, że jest. Dlatego, że on trochę musi być. Z jednej strony musi być dlatego, żeby nam pomagać, a z drugiej strony to też dlatego, że on tam jest, wiemy, co mamy w sobie przełamywać, przeskakiwać. Czego poszukiwać. Wewnętrzny krytyk, drodzy Państwo, to jest taka część procesu kreatywnego, kiedy dochodzi do takich działań kreatywnych w nas. Ten wewnętrzny krytyk po prostu bardzo często jest różnymi naszymi doświadczeniami nie za specjalnymi, które objawiają się w tym głosie. Czyli wewnętrzny krytyk bardzo często utrudnia nam proces kreatywny. Ja zaczynam na przykład pisać piosenkę i słyszę, no po co piszesz?
po co piszesz, przecież już tyle takich piosenek, to myślisz, że ty hit napiszesz, to co ty w ogóle, ale słowa teraz będziesz pisać, przecież ty nie umiesz pisać, no i tak dalej. Oczywiście im bardziej się ma świadomość tego, że ten krytyk istnieje i że on tak gada, tym bardziej i łatwiej jest ten proces przemóc. To znaczy, kiedy ten głos się pojawia, po prostu wiadomo, że on jest, wiadomo, że on będzie sobie tam gadał i paplał. Dziękujemy Panu, nie słuchamy i należy jakby iść do przodu. Iść do przodu to znaczy cały czas tkwić w tym procesie kreatywnym, próbować po prostu przeskoczyć ten moment. Bo drodzy Państwo, czasami tak często się zatrzymujemy właśnie na tym, co mówi nam krytyk wewnętrzny i zupełnie nie potrafimy przejść tego. Bardzo dużo ludzi sobie nawet nie zdaje sprawy, że ten głos, ten wewnętrzny głos, który nam gada, on stawia nam bardzo duże granice. Ale czasami krytyk też ma coś dobrego do powiedzenia, czyli też na przykład chce nam na coś zwrócić uwagę. Jeżeli ten głos pojawia się cały czas gdzieś na jakiś jeden temat, może on też nam chce coś powiedzieć i na coś po prostu nakierować i zwrócić uwagę. Tego też warto słuchać. Natomiast z naciskiem na pierwsze rozwiązanie, czyli na to, żeby ten głos po prostu traktować jako część procesu kreatywnego. I to może być pisanie, to może być malowanie, to może być śpiewanie, to może być tańczenie, to może być pisanie scenariusza i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas to ma. Drugą bardzo fajnym narzędziem do pracy z kreatywnością, codzienną kreatywnością, taką, z którą właśnie jak napisałam w opisie tej swojej dzisiejszej pogadanki, chodzić do pracy z kreatywnością. Są dwa sposoby, one nie są moje, to jest z książki Droga Artysty, którą Wam bardzo polecam. Te sposoby, ja się tylko chcę z nimi podzielić. To jest pisanie codziennych, tak zwanych porannych stron. To jest takie ćwiczenie, które robi się przez 6 tygodni. Codziennie rano albo o jakiejś danej porze dnia pisze się 3 strony. Można sobie kupić taki kajecik, żeby te strony nie były za duże, ale 3 muszą być. 3 strony. No i tak, siadamy i na początku jest cześć, to ja właśnie sobie tutaj piszę. Nie bardzo wiem, o czym mam pisać, ale sobie piszę. Kazali mi pisać, no to piszę. No to piszę, cześć. I to jest właśnie tak, że na początku to po prostu jest miałkie, nijakie i takie, że właściwie my do końca nie wiemy, po co my z tymi stronami sobie siedzimy. Ale okazuje się, że im bardziej wejdziemy w ten proces, tym bardziej te strony zaczynają być czymś w rodzaju takiego trochę spowiednika, trochę pamiętnika, ale przede wszystkim oczyszczenia i takiego miejsca, gdzie zaczynamy bardzo, bardzo płynnie, bardzo... też nie chcę tak o tym mówić, dlatego że każdy też będzie czuł co innego. Natomiast tu chodzi o to, żeby pouwalniać w jakimś jednym miejscu w ciągu dnia różne myśli, które w nas się kłębią, a pisanie powoduje, że one się kompaktują, że jakby łatwiej nam je składać. I to jest bardzo ważne, bo my wszyscy mamy te różne myśli, mamy różne jakieś emocje w ciągu dnia, które gdzieś tam po prostu w tym szale nam przenikają. Te morning pages, czyli te poranne strony, są po to, żeby to trochę osadzić, żeby mieć taki moment w ciągu dnia, kiedy po prostu sobie to wszystko wypisujemy i spisujemy. Słuchajcie, to naprawdę bardzo działa. Działa to tak, że po 6 tygodniach, a już w trakcie tego procesu, czujemy, jak bardzo uwalniają nam się różne pomysły, po prostu. Jak bardzo konkretniej potrafimy nazwać swoje potrzeby i jak łatwiej nam jest o różnych rzeczach mówić i pisać. To jest super sprawa, bardzo, bardzo to polecam. I kolejnym narzędziem do pracy z kreatywnością są tak zwane randki artystyczne, czyli dzień lub popołudnie lub poranek w ciągu tygodnia, który organizujemy sobie sami ze sobą na to, żeby w jakiś sposób się rozwijać. Tak jak ja sobie wykombinowałam ten Bollywood ostatnio, to chodzi właśnie o takie wydarzenia w tygodniu, żeby sobie na to znaleźć czas,
samego siebie wpisać do kalendarza. Jak mamy czas na dentystę, jak mamy czas na wszystko inne i spotkania gdzieś tam i gdzieś tam, musimy znaleźć czas na to, żeby siebie wpisać do kalendarza i siebie zanieść za rączkę, zaciągnąć na taką artystyczną randkę. To może być oczywiście kino, to może być koncert, to może być potańcówka, to może być po prostu impreza, ale chodzi o taki czas, kiedy mamy na przykład, bierzemy ulubioną książkę, idziemy do kawiarni i dajemy sobie 2 godziny samemu ze sobą na to, żeby tę książkę czytać. Żeby w niej zakreślać różne rzeczy, żeby po prostu mieć ten kreatywny czas samemu ze sobą. I naprawdę, drodzy Państwo, te narzędzia bardzo, bardzo fajnie działają. Te dwie metody powodują, że bardzo dużo takiego kreatywnego potencjału zaczyna w nas płynąć. Kto będzie pisał poranne strony? Kogo zachęciłam? Fajnie, to już coś. Drodzy Państwo, ta książka Droga Artysty to jest książka Julie Cameron. No bardzo, bardzo ją polecam, bo to jest coś bardzo takiego uniwersalnego i coś, co pozwala nie tylko artystom na ten artystyczny potencjał. Jak mamy z czasem? Tak pani ładnie mówi, że... No musimy kończyć, no. Musimy kończyć. Tak. No dobrze, to ja bym zrobiła małe podsumowanie takie, że myślę, że bardzo, bardzo ważne jest też pamiętanie o tym, że nie tylko cel jest ważny, ale ta droga do celu jest ważna. Że stawianie świadomie tych wszystkich kroków po drodze, czy to ona jest właśnie bardzo artystyczna, czy ona jest tylko gdzieś około artystyczna, czy ona jest po prostu każdego z Was zupełnie inna. Ważne jest to, żeby właśnie szukać takich narzędzi, które dają nam na rozwój naszego potencjału i są, pomagają nam w tym, żebyśmy żyli na full, na 100%. O. Tak bym to spuentowała. I ta droga do poszukiwania marzeń czasami jest kręta, ale myślę, że właśnie o tą drogę chodzi. To właśnie ona buduje nasze doświadczenia i to, że stajemy się coraz ciekawsi i coraz bardziej dojrzali. To dziękuję bardzo.